Proszę Państwa, gdyby tutaj minister finansów i orzecznictwo spełniło mojego poprzednika tutaj te życzenia, bylibyście bardzo szczęśliwi. Ja szkolę od 27 lat, od pierwszych, kiedy pojawił się podatek VAT. Cały czas ja się uczę, cały czas Państwo się uczycie, znam doskonale te wszystkie problemy. No i dzisiaj też kilka najnowszych, które przedstawię Państwu, najistotniejszych zmian, które będą miały między innymi od 1 października. I jeszcze na końcu skupimy się właśnie o tych tajemniczych schematach podatkowych, które część samorządów wie, co to jest, ale część nawet nie wie, co to jest, już nie mówiąc o skontrolowaniu tego zagadnienia. Także przedstawię Państwu tę wstępną definicję, no i zobaczymy, co zrozumiemy nawet. Także tutaj no nie dziwię się, że jest to właśnie bardzo, bardzo trudne zagadnienia. Można powiedzieć, że zagadnienia podatku VAT są 10 razy łatwiejsze od schematów podatkowych. Także na pewno, proszę Państwa. Najważniejsze zmiany, które były w ostatnim okresie, to między innymi w wyniku właśnie czy zmiany przepisów, czy zmiany interpretacji. Tutaj pierwsza zmiana dotyczy usług edukacyjnych, usług pomocy społecznej, właśnie w wyniku wydanej po blisko 3 latach, gdzie Państwo zgłaszaliście, gdzie orzecznictwo było sprzeczne, czy właśnie są to czynności te opodatkowane, czy są to czynności niepodlegające podatkowi VAT. Poprzednio były one traktowane przed interpretacją z czerwca tego roku. Były one traktowane jako czynności zwolnione, czyli należało je ujmować w ewidencji i wykazywać w deklaracji. Natomiast po tej interpretacji można spokojnie już traktować tę czynność jako niepodlegającą podatkowi VAT, no co powoduje, że macie Państwo mniej czynności do wykonania, bo nie wymagają one już wówczas ewidencjonowania w rejestrach sprzedaży. Także tutaj należy też uważać, w jaki sposób dokonać tej zamiany, czyli rozumujemy w ten sposób, że jeżeli były to usługi w zakresie edukacji, czy też były to usługi w zakresie pomocy społecznej, to te, które były zwolnione, te będą niepodlegające. Przykładowo, jeżeli były to usługi stołówek wydania obiadów w szkole dzieciom i nauczycielom, bo tak się traktowało, że to w ramach tej funkcji też opiekuńczej, wychowawczej nauczyciele, one były jako zwolnione, więc ta grupa będzie teraz czynnościami niepodlegającymi. Natomiast te, które były obiady, również występują przecież jako opodatkowane, czyli kadrze administracyjnym, innym osobom z zewnątrz, miały stawkę 8% i też będą taką miały. Czyli też, żeby za daleko nie pójść o krok, tylko właśnie tak zastosować, że zwolnione i tylko zwolnione przechodzą w niepodlegające, te, które były opodatkowane, te po prostu są też nadal opodatkowane. Usługi pomocy społecznej analogicznie. Uzasadnienie, proszę Państwa, dla tych czynności, że nie są one opodatkowane, to właśnie takie samo, jakie było dla zwolnionych, tylko po prostu odrębny nurt został tutaj przyjęty, że nie ma tutaj rzeczywistej ceny, że przepisy nakazują wykonywanie. Także tutaj na tych slajdach szczegółowo A czego mamy, że tutaj się nie ten? Moja się przekręca, a ta nie, a Państwo nic nie mówicie. No. Także, ale to akurat było proste. Nie chcę się przekręcać. No właśnie, ale to było tak, że ja przesunę do tego miejsca. Nie było tutaj nic takiego trudnego, które byliśmy tutaj właśnie przejście ze zwolnionych w niepodlegające. Teraz z kolei mi się tutaj nie przesuwa. Ale to nic, poradzimy sobie. Tu musicie tylko pamiętać, proszę Państwa, żeby, ponieważ miało to miejsce w połowie roku, żeby na koniec roku prawidłowo wyliczyć dane
do odliczeń przede wszystkim, w które rozliczacie współczynnikiem i proporcją, ponieważ wiemy, że skoro zmieniły się czynności ze zwolnionych w niepodlegające, to wpływ to będzie miało na właśnie te rozliczenia roku końcowego i dobrze dokonać korekty rocznej czy też wieloletniej. Ministerstwo nie mówiło, że musicie wrócić, ponieważ tu nie było podatku, czy w przypadku zwolnionych, czy niepodlegających, nie było podatku należnego, więc nie ma to wymiaru tak jak gdyby finansowego dla budżetu, tylko po prostu pamiętać o korekcie właśnie rocznej i dobrze znać odpowiedzi właśnie na te pytania, jaką stawkę w przypadku właśnie tych uczniów, nauczycieli wspomnianą na zakwaterowanie, czyli zwolnione usługi edukacyjne, teraz odpowiedź byłaby niepodlegające, duplikaty świadectw jako związane z usługą edukacyjną ściśle, czyli niepodlegające, korekta nie musi być dokonywana, tylko korekta roczna czy też wieloletnia. Jak odpowiecie na piątkę na te pytania, to znaczy, że wszystko zrobicie dokładnie w ewidencji za ten rok. Właśnie te czynności należy zwrócić uwagę. Od 1 lipca innym zagadnieniem, które uległo zmianie, jest to tak zwana wiążąca informacja stawkowa. Jest to coś innego, bo teraz będą dwa nurty i interpretacje indywidualne podatkowe i doszła wiążąca informacja stawkowa. Jak sama nazwa mówi, że tutaj możemy w ramach tego WIS-u pytać o stawkę i pytać o zaklasyfikowanie do kodu CN, czy też do PKWiU, czyli tak rozdzielono na dwa nurty, może będzie więcej, może będzie szybciej, prawda, także składając wniosek o interpretację, pamiętajcie, że od lipca tego roku są dwa rodzaje, interpretacje i informacje stawkowe. Również od 1 lipca weszła nowa matryca stawek, z tym, że akurat w tym względzie dla samorządów, ponieważ większość wykonywana jest usług, a na usługi jest nadal obowiązuje PKWiU tylko 2015, więc czy woda, ścieki sprzedawane, czy inne usługi właśnie wykonywane, nie będzie tutaj problemów z ich umiejscowieniem. Zmieniły się dla towarów stosowanie kodów CN, co u was po prostu nie ma zastosowania praktycznie. Natomiast od 1 października 2020 czeka państwa też rewolucja właśnie przy JPK nowym. Dobrze, że już stosowany był poprzednio, bo przynajmniej już ta część ewidencjonowania, przesyłania jest państwu znana, ale dojdą nowe rzeczy, na które zwrócić w szczególności należy uwagę, bo tutaj należy pamiętać, że po wprowadzeniu tych zmian od 1 października doszły sankcje, co wspominałam wczoraj, za każde pole, czyli za każde oczko w ewidencji 500 zł, nazywam to na minus. 500 zł będzie na przykład błędny NIP, będzie wpisany kontrahenta. Zły numer faktury, proszę państwa, bo pamiętacie, czasami są te numery faktur 30 oznaczeń literowo-cyfrowych zawierają. Trzeba wpisać każdy tak, jak jest numer długi. Będzie krótki, to krótki, długi, to długi. Wpisanie części numeru będzie nieprawidłowością i może grozić to 500 minus. Rachunkowe wyliczenia, czyli każde pole, czyli jak pól w ewidencji możemy mieć 1000, tak, albo i więcej, no to jeżeli błędów popełnimy ileś, to razy każdy 500, każde oczko. Nie ma takich sankcji, większe są tylko przy schematach podatkowych niż tutaj właśnie wprowadzone, proszę państwa. Także tu szczególna uwaga, ściągawkę sobie można zrobić przy komputerze od 1 października, zwłaszcza przy tych nowych rzeczach. Zwrócić, bo to będzie składany jedny plik przesyłany, jeden plik JPK V7M lub V7K, łącznie, które zastąpi deklarację, ewidencję lub załączniki, które poprzednio były stosowane. Wszystko będzie w oczkach zaznaczane w nowym pliku. Ważne jest bardzo rozporządzenie tutaj wskazane do wypełniania i na pewno na początku, po wypełnieniu tego, po pierwszy raz za miesiąc październik wypełniając ten plik, trzeba będzie sprawdzić właśnie, czy wszystkie dane zostały zgodnie tutaj wypełnione. Przeczytać, sprawdzić. Zawarte w tym rozporządzeniu są właśnie wymogi, które są do spełnienia i są objaśnienia też. Można powiedzieć, że dosyć jasno akurat tutaj w tym względzie napisane, a szczególna uwaga
będzie dotyczyła właśnie różnego rodzaju dodatkowych oznaczeń, z których poprzednio nie było, których nie było. Są to oznaczenia do ewidencji, nie na fakturach, o których wczoraj mówiłam, tylko te oznaczenia dzisiejsze są właśnie w ewidencji JPK. Pierwszy to jest rodzaj sprzedaży, tak zwane GTU. Tu mamy wymienione, proszę Państwa. Na czerwono zaznaczyłam, które mogą Państwa wystąpić. Mamy tam napoje, na przykład GTU 1, napoje alkoholowe, to wiadomo, że nie sprzedajecie i tak dalej. GTU 05, odpady. Tu mieści się na przykład złom, makulatura, czyli dokonując sprzedaży też należy w odpowiednim okienku, zaznaczamy wtedy jedynką, że tak wystąpiło. Do jednego rodzaju sprzedaży może być kilka oznaczeń. Każdy ma swoją rubrykę oczywiście w programie. GTU 06 zaznaczam też na czerwono, urządzenia elektroniczne, na przykład sprzedając komputer, stary komputer nawet, odsprzedając komuś, też wtedy musicie zaznaczyć jedynkę przy GTU 06. Transakcja GTU 10 jako dostawa budynków budowli. Sprzedajecie nieruchomości, prawda? Też trzeba uważać, bo jest to dostawa tylko budynku, natomiast usługi najmu, dzierżawy nie, bo to jest usługa, prawda? Natomiast dostawa jest sprzedażą. Usługi transportowe, które mogą częściowo. Dlatego mówię, to musicie mieć jako ściągawkę w początkowym okresie wypełniania. Drugi mamy właśnie rodzaje, typy też rodzaje sprzedaży. Zaznaczyłam EE, świadczenia usług telekomunikacyjnych. No i się wydaje, a co możemy mieć jako jednostka samorządu terytorialnego? Właśnie tu pojawiła się też sprzeczna informacja ministerstwa na ten temat, bo tu chodzi o sprzedaż usług telekomunikacyjnych, ale jako też refakturowanie, bo refakturowanie jest odsprzedażą, prawda? Czyli chociażby refakturowanie tego rodzaju usług na pracownika będzie się wiązało z oznaczeniem takiego typu sprzedaży właśnie przy EE jako też jedynkę. TP, istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy, w tych przypadkach, gdy dana jednostka samorządu posiada spółkę czy spółki, prawda, czyli transakcje między tymi jednostkami, to będzie oznaczenie dodatkowe TP. Musicie Państwo uważać, ponieważ już nawet na szkoleniach pojawiły się sprzeczne informacje, jakiego rodzaju to powiązania chodzi. Niektórzy przekazywali, że o wszelkie powiązania kapitałowe, osobowe, na pracownika, jak uważnie czytamy, no zawsze trzeba uważnie czytać przepis, to chodzi tylko i wyłącznie o między podmiotami powiązania, czyli kapitałowe. Natomiast jeżeli jakaś sprzedaż by była na rzecz pracownika, no to nie ma tego oznaczenia. Tu taki pojawił się gdzieś tam, mi zgłaszali uczestnicy moich szkoleń właśnie, że tego typu informacje czy będą. Wiadomo, jest to początek, więc tych niejasności będzie w tych pierwszych przynajmniej miesiącach. Zaznaczyłam też MPP, o którym mówiliśmy. Wczoraj mówiłam, że ma być pełny na fakturze, prawda, mechanizm podzielonej płatności, natomiast w ewidencji ma być zaznaczone tylko jako w skrócie oczywiście. MPP jest zaznaczone i jedyneczkę stawiamy wtedy, jeżeli występuje taka transakcja. Co do wprowadzanych dokumentów, to też właśnie rodzaj transakcji, tu mamy jeszcze przy zakupie import i MPP, czyli MPP mamy przy sprzedaży i przy zakupie i rodzaje dokumentów. To też jest ważne, ponieważ nie możecie innym dokumentem wprowadzić do ewidencji, bo będzie to nieprawidłowe. Przewidziano w rozporządzeniu 3 rodzaje dokumentów, zarówno do ewidencji sprzedaży i do ewidencji zakupu, czyli dokument RO, dokument zbiorczy wewnętrzny, ale on ma tylko zawierać to, co dotyczy sprzedaży z kas rejestrujących. Dokument WEF, czyli to jest najbardziej, będzie powszechny dla Państwa stosowany, czyli do wszelkich nieodpłatnych czynności, które by podlegały do sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która nie jest udokumentowana na przykład fakturą, czyli ten drugi dokument będzie najczęściej stosowany i jeszcze mamy FP, to jeżeli faktura została wystawiona do paragonu, o którym też wczoraj mówiliśmy. Z kolei przy ewidencji zakupu dokumenty, które oczywiście podstawowym dokumentem do wprowadzenia to będzie faktura, wystawiona faktura, a to są dodatkowe dokumenty. Ewidencja zakupu to mamy fakturę RR, jako wiemy, że od rolników ryczałtowych, tak samo dokument wewnętrzny od małego podatnika. Nie można będzie innych
zająć się innymi, wprowadzać dokumentami, poleceniem księgowania, notą powszechnie, która do dzisiaj była stosowana ewentualnie tylko i wyłącznie tymi rodzajami dokumentów. Tu mamy ten wspomniany przepis, który sankcjonuje te 500 zł za każdy błąd. Ale tak jak powiedziałam, mimo zmieniających się przepisów, to jeszcze podatek VAT już Państwo macie opanowany przez tyle lat, to już takie detale, nowości i tak dalej. Natomiast schematy podatkowe są nowym tematem. Nowym tematem, jeżeli bym zapytała, co to jest schemat podatkowy, no nie wiem, czy ktoś by się pokusił nawet o taką odpowiedź. Przede wszystkim musicie Państwo pamiętać, że należy zająć się tym tematem, bo niektórzy mówią, że nie, to nas nie dotyczy, bo zazwyczaj to z jakimiś takimi właśnie oszustwami, rodzajami kojarzy się, no a wy jesteście uczciwi jako samorząd z dyscypliną, prawda, tutaj budżetową. Także dotyczy to wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą i czy jednostka samorządu, czy inna jednostka. Jest to bardzo krótki przepis, przepis zawarty w ordynacji podatkowej od artykułu 86a do 86o. Proponowałabym przeczytać w domu w ramach pracy domowej jeden tylko artykuł, artykuł 86a. I Państwu rękę daję uciąć, że nic nie zrozumiecie z tego. Jest to powszechna, normalna taka niestety reakcja. Wynika to z trudności przepisów właśnie, z braku jakichkolwiek wyjaśnień, z zapisów, z takich definicji wychodzących jedna z drugiej. Mamy też objaśnienia podatkowe z roku 2019, 102 strony objaśnień. Jeszcze gorzej, proszę Państwa, czytając nawet przepis, miały być objaśnienia do objaśnień, co świadczy o trudności tej materii, no ale jeszcze na razie nie było. Ale nie należy się bać, bo jeżeli się w ogóle nie zacznie tematu, no to wiadomo, że nie zacznie się. Natomiast małymi kroczkami po prostu trzeba podjąć działania w tym względzie, tak jak było powiedziane, no i negowane częściowo przy kontroli NIK-u przede wszystkim. Tu mamy właśnie, że jest to, dotyczy wszystkich podmiotów, że należy to traktować jako właśnie pewien rodzaj obowiązku sprawozdawczego. Ja to bym krótko nazwała, bo to jest donos praktycznie na siebie, bo o pewnych działaniach, które potem urząd może interpretować w tą czy w inną stronę. Także i właśnie skupimy się na definicji, jednej definicji schematu podatkowego, żebyście Państwo przynajmniej jedną nią po dniu dzisiejszym wiedzieli, co jest tym schematem podatkowym. Definicja z artykułu 86a, paragraf 1, punkt 10 mówi, że schemat podatkowy to uzgodnienie. No ale jakie uzgodnienie, prawda? To znów musimy potem sięgać do definicji, które spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą, które posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą. I jak patrzymy na to, no to praktycznie można powiedzieć, że nie rozumiemy żadnego sformułowania, prawda, bo nie wiemy, co to jest. Także ta definicja rozbudowana jest właśnie w artykule 86a i sięgniemy właśnie, że co to jest uzgodnienie. Na szczęście w samorządach, tutaj należy pamiętać, że uzgodnienie plus i jeden ten kwadracik, czyli jedna cecha powinna być, jedna cecha, albo kryterium głównej korzyści plus ogólna cecha rozpoznawcza. I ten pierwszy kwadracik będzie miał najczęściej zastosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego, bo szczególna czy inna szczególna cecha rozpoznawcza dotyczą podatku głównie dochodowego, dochodowego od osób prawnych, gdzie nie ma tutaj płaconego tego tytułu. Także przynajmniej no, część zagadnień, ale wcale nie łatwiej przez to jest. Czyli teraz zatrzymujemy się, bo powiedzieliśmy, że schemat podatkowy to uzgodnienie. Uzgodnienie z kolei w dalszej definicji jeszcze jest to taka składanka definicji w definicji. To czynność lub zespół czynności, w których jedną ze stron jest podatnik. Jesteście podatnikiem, prawda? Wykonujecie pewne czynności, bo wykonujecie czynności cywilnoprawne, wykonujecie zadania, a jest to każda czynność. Czyli czynność lub zespół czynności, w których jedną ze stron jest podatnik i w dalszej części mamy lub, czyli może być, wystąpić lub nie, lub które mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego, czyli może być spełniona ta druga część, może nie być.
czyli czynność lub zespół czynności, widzimy, że w tej definicji mieścicie się, bo wykonujecie czynności i jesteście podatnikiem po prostu, niezależnie od tego, czy będzie tu pewna korzyść. I właśnie każda z tych dalszych definicji kryterium głównej korzyści widzimy, że jest wymieniona w przepisach, trzeba po prostu czytać, a ta definicja, każda kolejna, to jest pół strony. Nikt tego nie zapamięta tak, żeby nawet powtórzyć, tylko po prostu jest to, tak jak powiedziałam, składane. Czyli ta pierwsza kryterium głównej korzyści i ogólna cecha rozpoznawcza, to korzyść to jeszcze rozumiemy, bo wiemy, co to jest, że korzyścią jest to po prostu coś, co prowadzi do mniejszego zobowiązania, czyli zmniejszenia kwoty do wpłaty, zwiększenia kwoty do zwrotu, prawda, czyli tutaj podatkowo nam akurat to się jest jasne, czyli mniejsza zawyżenie może być kwoty zwrotu, może być zawyżenie kwoty nadpłaty. Tu musicie Państwo pamiętać, że ja wspominałam tutaj o VAT-cie, ale te schematy podatkowe dotyczą każdego podatku, który Państwo płacicie, każdego. Czyli gdzie jesteście podatnikiem lub płatnikiem, płatnikiem podatku dochodowego, podatnikiem podatku od nieruchomości, leśnego czasami i tak dalej, bo widzimy, że są różne zwolnienia, czyli to musi być jak gdyby opracowane całościowo w danej jednostce. Ten temat muszą najpierw na pewno poznać kadra kierownicza, ale w dalszej kolejności wszyscy pracownicy, żeby wiedzieli, gdzie ewentualnie, w jaki sposób to zająć się tym tematem. Jako kryterium głównej korzyści uważa się spełnienie właśnie takich przesłanek, że jak podmiot działa rozsądnie, może wybrać na przykład taką, a nie inną drogę postępowania. Także te definicje, widzimy, są ciężkie, każda z nich jest trudna do zrozumienia i z tych ogólnych cech rozpoznawczych kilka się zajmiemy, które mogą, bo pamiętacie, że jest to uzgodnienie, czyli zespół czynności, czynność, którą wykonuje podatnik i spełnia kryterium głównej korzyści i jedną z ogólnych cech. I te właśnie ogólne cechy to mamy, że między innymi, jeżeli jest doradca, to zobowiązał się do zaufania w poufności, bo zobowiązanie jest w umowie, że osób trzecich, w szczególności wobec korzystających promotorów, organów podatkowych, sposobów, w jaki uzgodnienie pozwala po prostu osiągnąć tą pewną korzyść. To są tak zwane też rozwiązania na przykład pudełkowe, czyli takie możliwe do zastosowania w każdej jednostce, co może mieć u Państwa, bo jeżeli firma doradcza pewien sposób rozwiązania proponuje, gdzie chodziło no kilka lat temu głównie, gdzie chodziło o odzyskanie podatku VAT od inwestycji, gdzie były niejasności, no to jest to możliwy taki sam schemat do stosowania w każdej jednostce, prawda? Także tutaj mamy te cechy wymienione, ogólne, szczególne, inne, czyli są one do spełnienia też w Waszym przypadku. Tu mamy właśnie, obejmuje wszystkie podatki. Będą tutaj występowali również takie pojęcia podmiotów jak promotor, korzystający, wspomagający. Promotor to ten, który wprowadza dane rozwiązanie, które prowadzi do pewnej korzyści, w takim uproszczeniu mówiąc. Korzystający najczęściej będzie to jednostka samorządu terytorialnego, no, u której wprowadzono takie rozwiązania, zastosowano i osiągnęła tę korzyść na przykład. Wspomagający, no to firma, taka instytucja finansowa i inna, która zajmuje się pewnym ułamkiem, jak sama nazwa mówi, wspomagający. Raportowanie dokonuje się, wszystko jest oczywiście na stronach internetowych ministerstwa, dokonuje się na takich drukach jak MDR-1, informacje o schemacie, MDR-2, zawiadomienie dotyczące schematu, MDR-3, informacja korzystającego o schemacie podatkowym, MDR-4, kwartalna informacja. One są w różnym układzie do przesłania tych informacji. I jest jeszcze jedna tam definicja kwalifikowanego, na przykład korzystającego, gdzie wprowadzone są pewne limity obrotu, tam do 10 milionów euro lub 2,5 miliona korzyści, ale to, proszę Państwa, też właśnie w błąd jest czasami takie wprowadzenie przez niektóre osoby, że my nie mamy tego limitu i dlatego nie musimy tym tematem się zajmować. Ten limit dotyczy tylko jednego rodzaju informacji, MDR-1. Natomiast jeżeli jesteście korzystającym, żaden limit Wam nie interesuje. Tak, żebyście ogólnie tylko wiedzieli,
co w tej tematyce na początku powinno się właśnie zrobić, no powinno się przede wszystkim zająć. Tu mamy do przesyłania na stronie. Sankcje, proszę Państwa, te 500, które mówimy, no jest dotkliwe, ale tutaj mamy, proszę Państwa, sankcję 24 960 000. To po prostu widzimy, że za brak wywiązania się z obowiązku raportowania, niepoinformowania między podmiotami informacji, czyli to są bardzo największe sankcyjne od razu przepisy, które w ogóle są. No nie mówimy tylko o podatkowo, czyli 24 milionów kary, jest to bardzo duża kara. Raportowania w tym momencie no, było niewiele przez jednostki samorządowe, także tutaj mój poprzednik wskazał i też, że było to zakwestionowane właśnie przez NIK, także tym tematem powinniście się zająć. Jest również w przepisach mowa o wewnętrznej procedurze MDR. Taką procedurę można mieć, ale uważam, że powinniście mieć. Można, dlatego że jeżeli nawet nie będzie procedury, to nikt Państwa z obowiązku nie zwolni, ale jak nie będziecie mieć tej procedury, to nie będzie wiadomo, kto ma jakie zadania, jakie kierownik, jakie naczelnik, jakie pracownik, kto ma do kogo, z jakim problemem się zwrócić. Jest to po prostu przy tym obszarze, można powiedzieć, dużych niewiadomych, no trudne do zrobienia, no niemniej po prostu tutaj mogę wskazać firmę współorganizatora, który widnieje tutaj, że zajmuje się również sporządzaniem takich procedur, nie tylko szkoleniami. Dla JST napisane są szkolenia, ale również powinno być, że dokumentacji przygotowanie pewnej, ponieważ no na pewno samemu przy tych trudnościach, które występują tutaj, zagadnieniach, na pewno ciężko po prostu byłoby dobrą procedurę też sporządzić. Także na pewno Państwo, chciałabym, żebyście wiedzieli, że właśnie po tym dzisiejszym, no, krótkim występie, że schematy dotyczą JST, co właśnie potwierdza także NIK, tym problemem, pomimo że one obowiązują od roku 2019, teraz troszeczkę w COVID-zie tam jest zawieszony ten okres raportowania, czyli macie możliwość jeszcze no, przygotowania się do tych zagadnień również, żeby ich nie ominąć, bo skutki finansowe niestety widzicie, że są ogromne. Także dziękuję Państwu.